Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Odpalił pan samochód bez problemu? Z małymi problemami, ale odpaliłem. Ale udało się. Jak mrozy takie tęgie wpływają na drogi? No mówiąc kolokwialnie, masakra. Oczywiście nasze samochody, domy, otoczenie nie przywykło do takich temperatur i niestety podobnie jest z drogami. Tutaj oczywiście pokutują te rzeczy, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na polskich drogach były wykonywane. Najczęściej niskiej jakości podkłady, słabe wypełnianie, wiele rozmaitych dolatacji, czyli szpar, szczelin i to wszystko wcześniej nasiąknięte wodą. Teraz takie mrozy tę wodę oczywiście wiążą i rozsadzają. Także obawiam się oczywiście, że efekt tak niskich temperatur na wiosnę niestety na opolskich drogach będzie widoczny. Nie na tych, które zrobiliśmy w ciągu ostatnich lat, ale na tych, które i tak były w opłakanym stanie i wymagały remontów, wymagały inwestycji. Teraz być może ten stan będzie jeszcze gorszy. Bo po kilku dniach takich srogich mrozów nagłego wysypu dziur nie widać. Na razie jeszcze. Nie. To się jeszcze trzyma. Natomiast boimy się, że tak naprawdę wiosna, czyli marzec, pokaże ogrom zniszczeń, stan po tych dużych zimowych przymrozkach. A co jest gorsze dla nawierzchni? Taki siarczysty mróz czy śnieg? Zdecydowanie niskie temperatury w połączeniu z wodą. One powodują te najbardziej spektakularne uszkodzenia, czyli też te uszkodzenia, które irytują polskich kierowców, rozmaite wyłomy, wyrwy, uszkodzenia asfaltu. Ta mieszanka, to połączenie, woda i niskie temperatury, to jest rzecz chyba najbardziej niebezpieczna dla nawierzchni. Bo kiedyś mówiło się, że gorsze dla nawierzchni dróg jest temperatura, która co chwilę przechodzi przez ten punkt zero niż takie minus 20. To właśnie wynika z tego, że przechodzenie przez punkt zero oznacza, że śnieg staje się na moment wodą, po czym zmrożenie tego znowu twardy lód i znowu rozsadzanie nawierzchni. Także w tym sensie oczywiście to jest tylko potwierdzenie tego, czy o czym teraz rozmawiamy. Ekipy remontujące mają więcej pracy? Częściej wyjeżdżają? Generalnie to jest taki czas, kiedy oczywiście jakichś dużych robót nie prowadzimy ze względu na pogodę, ale te najbardziej doskwierające dziury staramy się wypełniać taką twardą masą, która ma oczywiście za zadanie tylko poprawić komfort jazdy tu i teraz. Nie jest absolutnie rozwiązaniem, które pozwoli funkcjonować przez miesiące. Ale zaoszczędzicie pewnie na odśnieżaniu w tym roku. To prawda. Już bilansowaliśmy te wydatki. Grudzień zamknęliśmy oszczędnościami na poziomie 700 tysięcy złotych. Podsumowanie stycznia, które też już mam, wskazuje, że wydaliśmy około 500 tysięcy złotych na zimowe utrzymanie. To jest około 300-350 tysięcy mniej niż wydaliśmy w ubiegłym roku. Czyli już około miliona złotych udało się zaoszczędzić. Tak, to są pieniądze, których nie wydaliśmy, ale oczywiście pozytywem jest to, że te pieniądze nie przypadają w żaden sposób. One wracają do systemu. Co się z nimi stanie? Są wykorzystywane po pierwsze na utrzymanie czystości w ciągu całego roku. To jest ich pierwsze zastosowanie. Po drugie, te pieniądze oczywiście można w roztropnych proporcjach wykorzystywać na inwestycje. Tak zrobiliśmy w ubiegłym roku. Część środków, które przesunęliśmy z utrzymania jezdni, przesunęliśmy na modernizację opolskiego ronda. Także to też jest taka ewentualna rezerwa, z której można korzystać przy reparacji opolskich dróg. Czy dzisiaj już wiadomo na co konkretnie, na jaki cel inwestycyjny mogą być przeznaczone te pieniądze, które zaoszczędziliśmy dzięki temu, że nie ma śniegu? Mamy na razie wstępne opracowanie dotyczące tych najpilniejszych remontów. Chcielibyśmy to opracowanie oczywiście też pokazać publicznie, dlatego że wydaje nam się, że to jest ważna informacja dla mieszkańców, którzy też patrzą, jakie rzeczy w ciągu najbliższych miesięcy będą robione. Te najbardziej takie spektakularne rzeczy to jest modernizacja fragmentu ulicy Ozimskiej od skrzyżowania z Rejmonta do skrzyżowania z Katowicką. To będzie także modernizacja fragmentu ulicy Żeromskiego od tego samego skrzyżowania w kierunku Placu Kopernika. To będzie powiązane z wyścigiem Tour de Poland, który przejdzie przez miasto i jest kilka jeszcze innych istotnych moim zdaniem miejsc. Mamy także już harmonogram remontów chodników, które chcielibyśmy w tym roku przeprowadzić. Natomiast listę remontów nawierzchni uzupełnimy na pewno po wiosennym przeglądzie, tak aby ją dostosować do rzeczywistej sytuacji na polskich drogach. Te remonty na ulicy Ozimskiej, na ulicy Żeromskiego będą wykonywane nocą, tak jak to było z Placem Konstytucji? Mamy taki zamiar, aby wszystkie inwestycje, wszystkie remonty, naprawy, które ingerują
w te najbardziej wrażliwe części Opola, czyli ścisłe centrum, czy ważne szlaki komunikacyjne, których tak naprawdę nie da się obejść jakimiś alternatywami, aby te remonty były prowadzone nocą. To skraca czas pracy. To skraca czas pracy, a przede wszystkim zaoszczędza na, po pierwsze, irytacji kierowców, po drugie, ułatwia sytuację komunikacyjną w mieście i myślę też, że jest akceptowalne przez mieszkańców okolicznych domów. Tu mieliśmy obawy w ubiegłym roku, w czasie remontu Opolskiego Ronda, czy mieszkańcy Opolskiego Ronda to niosą, ale okazuje się, że ten dosyć szybki termin wykonania inwestycji, czyli 19 dni, spowodował, że także nie mieliśmy specjalnych uwag od mieszkańców Opolskiego Ronda. Czyli nie skarżyli się, że tutaj koparka im hałasuje od 3:00? Nie, to się odbyło przy takiej, powiedziałbym, akceptacji społecznej. Oczywiście również dzięki temu, że myśmy o tej rzeczy, czy o tym zamiarze dosyć szybko zaczęli informować i myślę też, że informacje prasowe, medialne w jakimś sensie przygotowały opinię publiczną do tego, że ten remont akurat będzie prowadzony. Czyli nowe szefostwo zarządu, miejskiego zarządu dróg stawia na taką komunikację, interakcję z mieszkańcami? Znaczy zdecydowanie. Ja sądzę, że 70% problemów poprzedników to były problemy natury komunikacyjnej, natomiast oczywiście nie tylko. Reszta to są kwestie oczywiście zarządzania tym, czym dysponujemy. Znaczy jest sygnał zwrotny od mieszkańców, którzy na przykład dzwonią i mówią, wskazują dziury, miejsca, które należałoby się naprawić? Tak, jak najbardziej. Tych listów, maili jest sporo. Zawsze było zresztą. My staramy się je oczywiście wszystkie archiwizować, czy też wprowadzać do naszej bazy danych i oczywiście sukcesywnie usuwać. Rzeczy drobne, które nie wymagają wielkich nakładów, staramy się załatwiać od ręki. Rzeczy inwestycyjne niestety muszą być już wpisane w pewne ramy finansowe, czy projektowe i te wymagają trochę czasu. Taką największą inwestycją w najbliższym czasie będzie budowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu obwodnicy i ulicy Sobieskiego, warte 70 milionów złotych. Kiedy ruszą prace? Bez wątpienia to jest najbardziej prestiżowa inwestycja miasta, inwestycja drogowa oczywiście, najbliższych lat. 15 lutego otwieramy oferty przetargowe. W tej chwili jest sporo pytań od potencjalnych wykonawców. Mamy nadzieję, że przetarg uda się rozstrzygnąć tak, aby w marcu można było przekazać plac budowy inwestorowi, wykonawcy. I jak długo będzie ta inwestycja trwać? Ten nominalny termin zakończenia inwestycji to jest lato 2014. To spowoduje pewnie spore utrudnienia na drogach. Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia tej inwestycji, a także fakt, że te najważniejsze prace prowadzone będą niejako, będą prowadzone obok tego ciągu komunikacyjnego budowlanych Sobieskiego, tutaj dużych problemów być nie powinno. Jest oczywiście kilka takich newralgicznych momentów. To będą pewne prace związane z tworzeniem estakady i ronda dojazdowego od ulicy Sobieskiego w kierunku tego węzła komunikacyjnego, ale mam nadzieję, że te prace uda się poprowadzić w miarę bezkolizyjnie. I kierowcy nie będą musieli stać w długich korkach. Ulica Budowlanych Sobieskiego i tak ma swoją specyfikę. Zresztą dlatego tę inwestycję zostało, miasto wykreowało, aby te problemy rozwiązać. Także mam nadzieję, że ta inwestycja nie dołoży się do tego, że ciężej będzie się jeździło. To tego ulicą. Wszystkim kierowcom życzymy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Mirosław Pietrucha, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, był moim gościem, a rozmowę można zobaczyć i odsłuchać na stronie internetowej Radia Opole www.radio.opole.pl. Dziękuję. Dziękuję.